Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Słuchajcie, zmniejszę sobie. Ford to jest 14 rok. 5300 benzyna. 14 rok 5300. Głos w telefonie mówi: kolega, nur 5 minuten, już tam cisnę. Mówię: hopie, ty się pośpiechaj. Tu jest bardzo poważny kontrahent, znowu mi się powiększyło. Żeby tak się mi to powiększało wszystko naprawdę, jak ten zoom przypadkowo, jak go sobie nie zmniejszę, to byłoby cudownie. Czy nie wiem, czy tak do końca cudownie, ale... Uwaga, dwoma palcami pomniejszyłem i oto taka historia. No, bardzo przyjemna wiadomość. Tu ostatnio kupiłem, nie było Butafonixa. To bardzo mądre, że mają podkład, bo jakby tak na przykład przypadkowo zupełnie, to się dzieje czasami, podobnie jak karabin czy pistolet, sam strzela raz w roku, to rany boskie. I co, Elbląg? Okej, okay, zaraz sprawdzimy, czy Elbląg sztukę będzie miał, bo przede wszystkim trzeba na to spojrzeć obiektywnie. Tak jak to właśnie robię ja. Póki co bezwypadkowo. Serwisowo idealnie. Zobaczymy, co powie odpalony silnik. Jako że jest po dwóch właścicielach, to nie powinno być jakiegoś zaskoczenia, bo jest to klasa Audi, proszę ja cioci, proszę ja ciebie. Nawigacja, ledy przód, ledy tył, grzane siedzenia, S-Line, niestety bez quattro. Gdyby to było quattro w tym pieniądzu, mogliby się zabijać handlowcy. Korzystając, że te 5 minut się wydłuża, rzucę okiem na opony, a tu 21 rok. Bardzo przyjemna historia. Wszystkie cztery. Marki Hankoki, tak jest. Niemcy nie jeżdżą na bieżnikowanych. A mogłem tu widzę, bo ktoś przestawił teraz pod zakaz wjazdu, ktoś przestawił pachołek z tym żółtym mrugaczem. I sobie tu wjeżdżają mieszkańcy. A mogłem się podać jako mieszkaniec kurka, to muszę 500 metrów 600 dymać teraz z buta na parking. Ale przy okazji sobie więcej czasu spędzę przy wozie. Jak widać, świeżo przetargany, zmazany. Tu odkryłem pewne przetarcie typu, ale przetarcie jest dokładnie te trzy kreski. Reszta pod paluchem brud schodzi. I tu jest taki wgniotek. Jedyny mankament, jaki widać na sztuce. Jest. Zaraz sprawdzimy, gdzie tu ten szlusel jest. Ich hab einmal gesehen. Das ist falsch. Opa. Ups, Entschuldigung. Mensch, nicht du. Opa. Keine Schlüssel, keine. Szukamy drugiego klucza, bo podobno gdzieś w aucie jest. Zapas. Drzwi. A, to drzwi pykały, dobra. Wszystko się zgadza. Cwyte ślusa. Osprzęgiełko, mój Boże. O, odjechałem, przepraszam. Siemi, pod kątem stoimy. Siemi pierdzielne, bo pojechałem do tyłu. Cwyte ślusa, sprawdźmy, czy faktycznie nie ma, bo oni tacy są niepukła.
Danii. No nie ma serwisów, cała fura, to co już widziałem na fotach. Nie jarane było, to znaczy, że nie smrodkuje. Lustra chodzą. Podłucha świeci, tylko pytanie dlaczego. Przy momencie, jak przekręciłem fotelem pod jednym, poduszka mi się zaświeciła. Będzie zwieracz jakiś, że tak się wyrażę. Nie wyświecht, nie wymordowacz. Jezu, bo ten ręczny mnie denerwuje. Czekajcie, muszę znów podjechać tym fotelem, bo kurde, pod górką. Tyle rady, żeby tak sobie, wiecie, kręcić, nagrywać i bajery robić. Z pięgiełką mi odzio, pani Basiu. Cieplikowska. Bremzę pierwsza klasa. Ty, 6 biegów, dacie wiarę? Park Hilfe jest taki. Klucz pocztą. No to się zdarzało, że pocztą z przyjemnością. W eseczce bardzo przyjemnie. Bardzo elegancko, patroniki on-off. Z czego w lusterku, powiedzcie mi, jest radar? Umiłowani. Z czego w lusterku jest radar? Zresztą w tym Audi było. Sprzedawca jest bardzo sympatyczny. Ma nazwisko tak jak Alik. Ahmand jakoś, czy Amahahand. O, ten pomad właśnie. Szef podjechał Jaguarkiem. Szafa gra. Szyby, lusterko grzane i składane. Kompletny niewyświechtaniec. Tariraj, tan tan taj, tan tan daj, tadi daj, tadi daj. Szprecher nazwa. Szpecher, szpecher, funkcja, resistance, media, radio, nawikar, menu, proszę bardzo. Car. Serwisy, kontrole, olsztant, wszystko tu się pięknie nam ogarnia. Jeszcze raz, gdzie to jest? Menu, back, back in black. Back. Farer, coś dla kierowcy, na człowieku, wszystko da się ustalić. Sporo funkcji. Ile to ma? 9 lat, 13 rok. Zobaczmy, czy pikają parkowniki. A jest dobra, auto hold. To jest zajebisty temat, jak ktoś nie wie, o czym godą, to tak to właśnie holduje. Jest pikawa przednia, pikawa tylna też działa. Wszystko hula hula. Dobra, znów ten ręczny. Brzękacz. Tirari. Cyk, tutaj cyk. Fajnie to wygląda wszystko. Ostatnio widzę nabył, jak był ze mną na Berlinie, nabył Audiczkę z 280 przebiegu. Minęły 2 lata, tata nakulał niewiele, bo na pewno ma 340, ale zachwyceni chłopcy są, bo naprawdę furka spełniła oczekiwania. Dobra. Nawigacyjna sytuacja. Weźcie mi to wyłączcie, przecież nery daje. Fajna sztuka. Zobaczmy te szyby, resztę. Jak to ładnie przygotowane pod podsufitkę. Pod podsufitkę, pod panoramkę. Jezus! Tam, gdzie plumką traca życie.
fajna sztuka, cholera. Zobaczę bagażnik jeszcze. Jezus! Co tu opaki ogarniali? Jakieś spineczki serwisowe. No i tyle. No i tyle moje krokodyle. Dzwonię do widzu. Ja jeszcze sprawdzę sobie temat, czy Spitola. Wszystkie Audi mają to samo. Nie może być inaczej. Lustro poszło, to już chyba pójdzie. Dzwonię do chłopaka. Dzwoniłem do widzu, a pytam się, czy nie ma Winterreifenów w komplecie. Alik mówi, chodź, to ci pokażę, które są z tego auta u mnie w garażu. Tam z tyłu, gdzie BMW motocykl stał. 17-calowe na mięsistej oponie z 21 roku, 40 któryś tydzień. Za 350 euro wysłałem widzu foto. Mówi, zaremski, który rocznik? Końcówka 21. Bieremy. Dokulamy zaraz, nie wiem, czy to Alik sam dokula, czy też nie. Natomiast jak pan Paweł przyjedzie w przyszłym tygodniu, opony będą zapakowane, koła właściwie całe, będą zapakowane w sztukę. I będzie drugi kluczyk, bo właściciel jest gdzieś ze wsi obok. Nie wiem, czy jest burmistrzem, sołtysem, czy też wójtem, ale zna kolegę Ahmadiego Nachmadela, miejscowego sprzedawcy Audi A4 w ES-Line. Dziękuję bardzo, kolejny zacny zakup. Można powiedzieć, że z rąk prywatnych, bo Alik tylko wziął na plac. Jest szef. Halo? Nie wiadomo, kto to. Ja wszystkim mówię halo, że niby z telekomunikacji jestem. Halo, 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 halo. Co by tam jakieś ścieżka, zobaczcie. Ścieżka, nie ścieżka, zobaczcie komis za... Gdzie to jestem, kuźwa? Za Dreznem, za Lipskiem. O, to kupiłem dla pana właśnie. Bardzo przyjemne. Sobie przyjął Jaguarem, a gdyby ktoś się na przykład, nie wiem, taką Suzuki śmieszną, ja również mogę nabyć, tylko nie wiem, ile kosztuje. Albo klasycznego. Proszę państwa, czekamy na pana. Jeszcze raz z kluczykiem ma przyjechać. Drugim, bo zapasowy jeszcze czekam. Pozdro dla was, dzieciaczki. Szanowni państwo, jestem gdzieś za Dreznem, za Lipskiem, w pizdu, w drodze na Norymbergę. Przed momentem widzu został zaszczycony nabyciem. Co wam będę gadał? Relacja niebawem z tego wszystkiego. Co tu się w ogóle z panem Romkiem odpierdziela? Macie wiarę, że pierwszy lakier, pierwszy właściciel? Możecie oczywiście nie wierzyć. Pozdrawiam państwa uprzejmie. To jeszcze raz ja. Romek, co ma na wsi mały domek. Reszta gratów. A z tyłu piękne motocykle BMW stoją, ale takie przy serwisie raczej. Kłania się państwu nisko. Kwitki przejąłem. Okazuje, że Lublin przyjechał i się nie może kuźwa dogadać. A morgen jutro otwarte? Nie, na wszystkie święty, chłopaki, jest to akcja świąteczna niebawem. Dobra, zapieprzam na parking. Okulary bardzo pomocne w mojej pracy są. Oczywiście nie w każdym wieku, ale w moim są niezbędne. Się tłucze jebaniutki. Pasów nie ma, ja pierdzielę ukradłem.